no przecież z Piotrem Więckiem, że należy się go obawiać. Więc nie jest to zawodnik, który, który można powiedzieć, że jest w finale przypadkiem. Absolutnie nie. On tutaj wie, po co przyjechał na Drift Masters w tej rundzie, wie, po co startuje, wie, jakie są jego umiejętności, wie, na co stać jego samochód. No i też wie, że ma swoje rondo w Polsku. A przypomnijmy, że tutaj dłuższa zona nosi imię od dzisiaj Adama Zalewskiego. Kochani, no my jesteśmy gotowi, zagrzewamy się już tutaj do tego wspaniałego wydarzenia, które ma miejsce właśnie teraz, bo oto na waszych ekranach rozgrywa się finał czwartej rundy Drift Masters Grand Prix. Paweł Borkowski blisko od samego początku, a Karkosik idealnie, identycznie jak w poprzednich przejazdach, tak samo tę zonę pierwszą zalicza. Tutaj dokładnie tak samo musi zwolnić Gaming Point i Borkowski teraz będzie go dojeżdżał, żeby na rondzie się przykleić, ale Karkosik będzie jechał na pewno to rondo bardzo szeroko, tak jest, i bardzo wielkim kątem, ale blisko był Borkowski i jeszcze trochę tego show nam pokażcie, dajcie nam jeszcze tych emocji, których zabrakło w finale B. Dajcie więcej dymu i jak najwięcej mocy teraz, goń go Paweł, goń! A ty Dawid szeroko, bardzo blisko, bardzo ładnie, brawo Paweł! Bardzo widowiskowo, piękny przejazd w wykonaniu obydwu zawodników, i Dawida Karkosika, i Pawła Borkowskiego. Trzeba naprawdę pamiętać o tym, jak ci zawodnicy jechali wcześniej i jaka to jest powtarzalność, jak Dawid Karkosik dwa przejazdy i trzeci przejazd też z Adamem Zalewskim jechał idealnie, i to jest kolejny przejazd, kiedy jechał idealnie. Jechał idealnie z Zalewskim i jako Zalewski gonił, to Zalewski miał przewagę punktową. No bo teraz prawdopodobnie też tak może być, dlatego że Paweł Borkowski no, był jak cień za nim, nie popełnił żadnego błędu, idealnie naśladował jego linię, dojechał go blisko na rondzie, można było jeszcze bliżej, ale to było wystarczająco blisko, żeby zrobić wrażenie na sędziach, no i końcówka, czyli ta zona Zalewskiego, naprawdę też fantastycznie pojechana tam tuż przed nią, jakby zostawił sobie troszeczkę więcej miejsca, żeby się napędzić i tam wjechać w drzwi niemalże Dawida Karkosika. Rośnie nam tu nowy Lewandowski polskiego driftu, mówię oczywiście Paweł Borkowski, 24 lata, więc młodszy od Roberta Lewandowskiego, który miejmy nadzieję będzie gwiazdą Euro 2016, na które to zresztą podążam prosto stąd, prosto z Płocka wsiadam w samochód i jadę do La Mol, do Francji. Jednak Paweł Borkowski po pierwszym przejeździe. Ależ to są emocje. I tym razem też Arek Dudko 6-4, nie 7-3, jak to było w przypadku rywalizacji jej Karkosika z Zalewskim. Najpierw w jedną, potem w drugą stronę. Tutaj 6-4. Wszyscy sędziowie zgodnie punktują dla Pawła Borkowskiego. No i ten finał, ten decydujący przejazd. Czy to będzie ostatni przejazd dnia? Nie jesteśmy pewni. Wcale tak nie musi być. W finale też może być dogrywka. No ale żeby tak było, to teraz trzeba pojechać. Chcielibyśmy dogrywki. Pewnie, żebyśmy chcieli. Teraz trzeba pojechać idealnie. Trzeba powiedzieć, Sergiusz, że pojawia się w polskim driftingu coraz więcej właśnie kierowców, którzy jeżdżą bardzo odważnie, którzy... Jest wielu kierowców, którzy chcieliby jeździć w Drift Masters, ale ten poziom troszkę ich jeszcze odstrasza. Ale ci, którzy tu są, z rundy na rundę ogarniają, że warto jeździć, muszą się dużo nauczyć. Jadą, ruszyli, powtórka finału B z Poznania. Na sędziach jakby
nie robi, nie patrzy się w lusterkę, ale wtedy nie widział tam Dawida na tej ostatniej zewnętrznej długiej zonie. Czekamy, czekamy z wypiekami na twarzy na decyzję sędziów. Tutaj Dawid jeszcze był naprawdę bardzo blisko. Ta pierwsza część do ronda, naprawdę ten przejazd był remisowy, a w zasadzie remisowy po dwóch przejazdach, ale patrzmy, patrzmy, czekamy na decyzję sędziów. Duża szansa na to, że to Paweł Borkowski sprawi ogromną niespodziankę, ogromną niespodziankę, bo przecież on wyeliminował Piotra Więcka. No tak, dokładnie, Jamesa Dina, Więcka i w finale, czy to będzie Dawid Karkosik wyeliminowany przez Pawła Borkowskiego? Nieprawdopodobne rzeczy dzieją się tutaj w Płocku, wyrosła nam nowa, fenomenalna gwiazda driftu, tak jest! Paweł Borkowski najlepszy! Słychana historia!